Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek kartami Premier League z obecnego sezonu 2020-2021, meczyk Manchester United kontra Manchester City. Na ten moment lepiej w tabeli jest Manchester United, jak się nie mylę, na trzecim miejscu, natomiast Manchester City troszeczkę niżej, szóste czy siódme miejsce. Mają tam jeszcze mecze zaległe, ale mimo tego na ten moment lepszy jest Manchester United. Przygotowałem 10 saszetek, otworzymy sobie je wszystkie. Każda karta to jeden punkcik. No i później po unboxingu sprawdzimy sobie, czy któreś z tych numerków mi wpadły, bo to są braki jeszcze do albumu. A więc zaczynamy, moi kochani. Manchester United kontra Manchester City. Napiszcie w komentarzu, za którym zespołem jesteście bardziej i uważacie, że który zespół wyżej zakończy ten sezon w tabeli. No i pierwsza karta. Jan Bednarek, nasz reprezentant polski, defensive rock karta, ale to jest Southampton. Dalej, logo Aston Villa. Mamy West Ham, Leicester, Burnley i Manchester City. Prowadzenie właśnie tego zespołu. 1-0. Gündogan wpadł. Druga saszetka. Mamy Game Breaker Lundstram. Logo Leicester. Dalej Leeds, Liverpool, Chelsea i West Ham. Mamy Hero Milivojewicz. To jest Crystal Palace. Douglas Lewis, Elite, Aston Villa, nie kojarzę tego zawodnika, więc to chyba będzie nowa karta do kolekcji, ale to później. Liverpool, Chelsea, jest Manchester United, odpowiedź Daniel James, mamy 1-1. I tutaj Burnley. Defensive Rock, Laporte, więc punkcik na Manchester City i kolejny, Diamond, Foden. Mamy 3-1. Dalej Southampton, Tottenham, Leicester i West Ham. Piąta saszetka, więc kończymy powoli pierwszą połowę. Maupay, Elite z Brighton, też nie kojarzę tego zawodnika. West Bromwich, Chelsea, Leicester, Fulham i Crystal Palace. Więc do przerwy Manchester City prowadzi 3-1. Dalej mamy naszego bramkarza Łukasz Fabiański, karta Hero. Tutaj Elite MacArthur. To jest Crystal Palace. Dalej Everton, Burnley. Jest line-up z Manchesteru City. Więc jest 4-1 już. I tutaj Crystal Palace. No, coraz to bardziej ucieka City. Czy będzie tutaj jeszcze jakaś szansa? Hero, Azpilicueta. Dalej Diamond, Greenwood, Manchester United, więc jest drugi punkcik. Następnie Arsenal, jest Manchester. Mata, trzeci punkt. Sheffield i patrzcie, Lindelöf. Jak to szybko się zmieniło. Trzy karty w jednej saszetce i mamy remis. 4-4. I sprawa otwarta jest nadal, kto zwycięży w tym meczu. Jak się nie mylę, nowa karta też, Lightning, Mane. I jest Pogba, Manchester United i teraz to właśnie ten zespół prowadzi 5-4. I znowu Manchester United, Greenwood, 6-4. Everton, Tottenham i Arsenal. No coś niesamowitego, dwie saszetki zmieniły i wywróciły tutaj wszystko do góry nogami. Logo Burnley. Dalej Everton, Sheffield, West Bromwich Albion, Fulham i Leeds. I ostatnia saszetka. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Czy będzie zmiana wyniku? Rodak, Fulham, Arsenal, Burnley, Aston Villa, Tottenham i Leeds. A więc wynik 6-4 dla Manchesteru United. Bardzo piękny meczek, dużo bramek.
No a teraz, moi drodzy, sprawdzimy sobie karty, które wpadły i może coś będzie brakować. Może to zrobimy tak, że specjalne osobno i bazówki też. Line-upy wszystkie mam, heroły też wszystkie mam, więc tego nawet nie będziemy musieli sprawdzać. Tak samo loga. To wszystko jest. Defensive Rock też jest, Diamondy też, tylko Elite brakują. I jak się nie mylę, Lightning tutaj. Heroły. Elite. Elite. Hero. Elite. Ok, a więc to na pewno nie będzie nam potrzebne. No i najpierw sobie sprawdzimy karty świecące. 460. No i tak jak mówiłem, ta karta brakowała. 460. Następnie 458. Jest już. 455 też. 444 też już jest. I Money Lightning 406 brakuje. Czyli dwie karty na ten moment do włożenia. No i teraz bazóweczki. 328 mamy. 11 jest. 65. 289. 214, 123, 288, 12, 80, 221, 347, 77, 125, 367, 251, 132, 87. O właśnie, brakowała ta karta. Mamy 87. I lecimy dalej. 235, 292, 184, 216. 258, 106, 197, 97, 186, 178, 200, 343, 358, 110, 223, 310, 94, 324, 38, 55, 54, 60 i 48. Czyli, moi drodzy, trzy karty nowe do włożenia do albumu. Ja sobie oczywiście też włożę loga, bo wyciągnąłem je z albumu. Czyli kogo mamy tej pierwszego? Z Tottenhamu Sanchez 87. Tutaj. I teraz na sam koniec. Lightning 406. Czyli tutaj. Heroły są kompletne. Elite 460. Czyli na tej stronie. Więc, moi kochani, no znowu coś nam tutaj powpadało. Jeszcze parę tam saszetek mam, więc to też jeszcze otworzę. Zrobimy jakiś pojedynek. No i zobaczymy, czy uda się większość albumu zapełnić, czy zostaną tam takie pojedyncze braki, to wtedy oczywiście domówię. No bo jak widzicie, jest jeszcze troszeczkę tego. Gdzieś koło 40 pewnie.
Tak więc to by było dzisiaj wszystko na odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!